was w trzecim odcinku z Assassin's Creed'a Unity, dodatek Dead Kings, czyli Martwi Królowie. Wybaczcie za te lagi w poprzednim odcinku, które trwały z 6 minut, ale się zapomniałem z wyłączeniem przeglądarki i no, taka trochę kupa wyszła z tego. Ale widzieliście odcinek, ja myślałem, że nie będzie misji w trybie co-opa w dodatku, ale jednak postarali się o to i za to im plus. Ale to i tak nie zmieni stanu oceny ogólnej, którą ja po prostu wyraziłem. Więc wiecie, jest dla mnie dalej takie 8 na 10. Albo nie, tak, 8 na 10 dawałem tej grze, jak kończyłem fabułę w Unity. Mniejsza z tym, ja sobie jeszcze odświeżyłem całą mapę, zresztą mogliście to widzieć w poprzednim odcinku. A pierdoły to ja pozbierałem poza nagrywaniem, żebym ja nie musiał, kurde, na nagranie to wam pokazywać, bo to już w sumie was jakby to nie interesuje, tylko bardziej misja, ewentualnie co-op. Ale nie wiem, czy będzie tak dużo tych misji w trybie co-opa we Francjady. Chciałbym, żeby było trochę. Dobra, mól książkowy. 15 kafli. Wiecie co, jednak wolę właśnie nosić tą szatę z Francjady. Lepsza niż ta żelazna maska. Zresztą wam pokazywałem również w tamtym odcinku. O, broń gilotynowa do wygrania. Miło, podszukaj Leona, który zabrał manuskrypt Kondor Keta. Seta, czy jak tam wolicie. Idziemy. Zobaczymy, co ta misja nam zapoczątkuje. Bonjour, does Leon live here? Yeah, I do. We haven't seen him for days. Leave us in peace. Has he been arrested again? Not that I know of. A lot of people would like to see his hands cut off. He's a vicious thief. I need his help. He went out to the windmill yesterday. I've not seen him since. Give him my name. Madame Margot. Merci. Please. Tell him to come home. Okay, gruba babo. Ze świecą na mordzie. Idziemy. O, stara madam. Przyjęło się. Stara madam. Jest stara. Czyli jest. Dobra. Zbadaj młyn. 300 metrów. Tak. Pewnie będziecie zaraz narzekać, dlaczego nic nie ma innego poza asasynem. Dlatego, bo chciałem poczekać, po pierwsze odpocząć, po drugie poczekać na DLC. Poczekałem, nagrywam dla was. Mam nadzieję, że ten DLC nie będzie taki długi. Oby był krótszy od zwykłej serii Unity. Ło! Znowu jakieś lagi nam się robią, ale nie takie jakie były w poprzednim. Bo to były akurat z mojej winy i głupoty. Ale teraz już tak bardzo niecnie, jakby tak się wydawało. Tutaj też są, zauważyłem, zagadki Nostradamusa i te tajemnicze morderstwa, ale tego to już mi się kompletnie nie chce nagrywać. A i opowieści z Francjady to również nie będę wam już nagrywał i truł odcinków, bo to jest teraz DLC, a tak DLC się nie będę angażował bardzo, bo to tylko mam przedstawić jakby dalszą fabułę Arno i ewentualnie jakieś misje w trybie co-opa. To jeszcze mogę przyjąć, ale takie misje to dla zabawy, dla świętego spokoju poza nagrywaniem. Okej, już jesteśmy przy młynie. A mamy w ogóle jakieś cele? Tak zauważyłem, że na razie bez celu dodatkowego. Jest trochę tak cienko, bez wyzwania. Zrobiłbym to teraz. Coś tu jest. Idziemy tam. A nie, to jest jakiś symbol z tych zagadek Nostradamusa. Co trzeba będzie potem ogarnąć. Ale najpierw tutaj przeniknął przez nich. O! Zbierzemy Birkonę. Polona. Ja bym tych dwóch konojów wybił, albo przynajmniej ich spłoszył. Intujmy. Rzucę. Ale to był mój błąd. Dobra. Zrobiłem to już tak celowo, półcelowo, bo tak naprawdę to nie tak miało być, ale to jest najmniejszy problem. Zbierzemy tą Birkonę. Nie zauważyłem jej najwyraźniej. Tak na szybko chciałem odświeżyć ten punkt widokowy wczoraj. Nie, to było przedwczoraj, przepraszam. Odcinek wrzuciłem wczoraj, a nagrywany był przedwczoraj. Okej, dobra, mam Birkonę napoleońską. A oni już pewnie coś podejrzewają. Trzeba uważać. Zabijemy to ich dwóch na raz. Teraz się okaże. A lepiej wyrzućmy bombę dymną. Będzie to zdrowo. No właśnie. Myślałem, że się zrobi podwójne zabójstwo, ale jednak nie. Jak na razie trzymamy się na pierwszym miejscu w rankingu dywizji Srebra 1 i obym to utrzymał do końca weekendu, bo chciałbym zdobyć ten pas widmowy, czy co tam, nie wiem, nam oferują, ale raczej to jest pas. No i gdzie to wszystko jest? Nie wiem, tam pewnie do tego młynu trzeba... A wy co? Czekaj, ja zaraz z wami porządek zrobię. A? Myślałem, że coś wykryłem. Ale jednak nie. Jednak nie to, czego szukałem. There's an intruder in the tunnels. Leon. Aha. Tunel. Trzeba było ich podsłuchać, okej. Łatwiej się już nie dało? Znajdź wejście do tuneli. Okej, mamy. Dobra, otwieramy. Myślę, że nie trzeba będzie się męczyć. Kamieniołomy. Czyli kolejne podziemne lokacje. A myślę, nie wdawaj się tylko. Okej, dobra. Czyli kolejny raz nie możemy się dać ujarzmić. O, są nawet skrzyneczki. Nowicjuszowska. Też mamy bikornę napoleońską. Miło, wszystko fajnie. Więc jak będzie ładnie, to zrobimy to bez wykrycia. Tylko no nie mogę tego robić, biegać, sprintować, strzelać z pistoletu. Właśnie zmienię sobie na widmowe ostrza. Dobra, teraz tu mam coś znaleźć. Będzie cutscenka najpewniej. O kurde, kombinują tu coś niemądrego. O ja! Znalazł koronę. Ale debil. Mine now. Hey, small loot is not worth the blood. We find the door. We'll be bathing in gore. Yeah, pics. Co oni tu robią? Back to work. No znalazł koronę, powinien dostać pieniądze, a nie kilofem w plery. Gdzie tu jest sprawiedliwość? Okej. Przytrzymaj, dobra. Rabusie zeszli pod ziemię. Dobra, teraz przytrzymać. Pięknie, mamy... Okej, mamy nie wdawać się w dalszym ciągu w konflikt. No. Myślałem, że to będzie łatwiejsze. Ale na to tak nie wygląda i nie zapowiada się. Captain Rose finally caught him. That's Leon. I hear he killed two of our men. Wow, shit. Trzeba będzie go ściągnąć. Pięknie. Soczysty hedzik. O, teraz tam będzie podejrzewał. Teraz go spróbuję zaskoczyć. Albo nie. Pięknie. Widmowe ostrza się nadal przydają, bo to jest nieodłączna broń, która jest nam cały czas niezbędna. Dobra, otworzymy tu jeszcze taką skrzynię. Zawsze będą tu jakieś hajsy. I tak już jestem tak bogaty, 2 miliony liwrów, ponad 2 miliony 222 tysiące. Więc jesteśmy naprawdę już dziani do końca Arno dni, że tak tu powiem. Dobra. Uzupełniłem sobie trochę paliwa tak zwanego. Teraz chciałbym tą bikornę napoleońską. A żeby to zrobić, to przydałoby się bez wykrycia. A czy nikogo nie ma przy tej bikornie? Okej. Ło, co tak laguje? Spokojnie. Dobra, tu się kucni. Pięknie. Bikorna zdobyta, ale jeszcze mamy tam skrzynię. No tak od razu. Nie tak łatwo. Kurde, nie laguj. A co w niej będzie? O, 5000. Może być. Dobra, czyli tu mamy teraz cholerę tych idiotów. O, dobra, jeden podejdzie, jeśli mam pracować dobrze. Dobrze, to jak jeden podejdzie, to jednego mogę zgładzić. Dobra. Tak może być, mniej więcej. No teraz banda idiotów podejdzie. Więc podrzucimy zaraz porządną bombę. I się zaraz zacznie zabawa. Bierzemy kolejną zawartość skrzynki. Ładnie. Okej, i kasa 10k. No i git. Wracamy się stamtąd, skąd zabiłem tych złoczyńców. Mamy teraz tak. Co my mamy? Skrzynia. Dwie tarcze artefaktowe, bikornę napoleońską. No ładnie. Wszystko to się pozbiera w czasie tej misji. Wątpię, że ja tu jeszcze kiedyś biegł po tych kamieniołomach. Muszę uważać teraz. Bo żartów tu nie ma. Ani trochę. Tam to ja nie wiem, jak się dostanę. Gdzie te imbecyle idą? Zrobimy to inaczej. Aha. Czyli nie, teraz muszę iść w tą stronę. Zmienię sobie pozycję kryjówki. Kurde no. Jak to ogarnąć? Dobra, szczeliłem mu w mózg. tamten nie zareagował. Aż dziwnie. Zobaczą, to będzie naprawdę kiepsko. No. Prawie dałeś się wykryć. Ale prawie masz szczęście. Ja teraz znowu strzeli mnie w hada. Idealnie. No i teraz następny podejdzie. Będzie fala zabójstw, chyba że pozwolimy im przeżyć. Fuck this shit. Ostatni punkt kontrolny. No i będziemy się teraz bawić w wycinanki. Okej. Ale mamy już wszystko tu ogarnięte, pozbierane. W sumie... tak bardzo męczyć już. To mi udawało. Wystarczy dobrze zamknąć. Teraz możemy ze spokojem ich ominąć nawet. Okej, zapełnimy sobie. Teraz skontrolować. O, ulaguje mocno. I o to nam teraz chodziło. Nieźle. Naprawdę nieźle. Cudnie wręcz. Dobra, ciszej. Captain Rose finally caught him. Leon, I hear he killed two of our men. Well, I'm going back down now. Teraz poszedł w inną stronę. Jak to w końcu jest? Tego sobie zabijemy po cichutku. Skoro miało się inaczej stać. Zmarnowaliśmy amunicji bardzo, co nam korzystniej wyjdzie podczas kontynuacji tej misji. Nie można sobie normalnie fikołka zrobić, no zawsze to się będzie kończyło. Dobra, możemy się wydawać różne takie... Okej, tak to musiało być. A teraz tylko ogarnąć tę skrzynię. Okej, zajebiście wyszło, tego też sobie możemy zabić. I skrzynię do otworzenia. Otwórz ją. Teraz jak tutaj to ogarnąć? O nie, idzie tu. Fuck. Zaraz pewnie jeden z nich tu podejdzie. Not good. Będą mnie szukać. Laundry. Where is it? I want the coward did this. No podejdź. Może... Nie, jednak nie. Nie zawracają sobie już głowy. Ale ten za to został. Nie. Też już. Ale niestety nie zmienia faktu, że będzie ciężko się tam dostać. Tam coś na górze jest, tylko... Jest jakiś sposób, metoda, cokolwiek, żeby się tam dostać bez najmniejszego problemu. Musiałbym już tu Saigonu narobić. Dobra, zostawimy tę skrzynię w spokoju. Kurde, ktoś spami ładnie na tym lesie. Zamorduje. Dobra, teraz jak tu się mam dostać? Co, parkour mamy robić? A może? Okej. Dobra, w dupie z tą skrzynią. Chociaż nie. Teraz mamy większą szansę, że jesteśmy na górze. Chodzi o to, żebyśmy nie dali się wyjść. To jest nasz jedyny cel do zrealizowania. Czyli bez wykrycia. Żeby to zrobić, to mogą się na mnie lampić. Dobra, mogę otwierać. Mogę otwierać. Teraz stres. Okej. Teraz ciężej będzie się stąd wydostać. Chyba, że zrobię coś nienormalnego. Nie wiem. To było zajebiste, muszę przyznać. To, co zrobiłem teraz, to było naprawdę coś pięknego. Coś właśnie mniej więcej miałem to na myśli z tą bombą. Nie przewidziałem tego, że to aż tak by wyjdzie nieźle. Cutscenka tam nie dała się wcześnie. Never heard a noble talk. Descended from God they were. Threads of gold arc from between their blessed legs into holy chamber pots. Fountains of rubies spilled from their necks and rained down upon all of France. Now, a man born deep within the lowest circle of hell can rise to the very top of Olympus itself. Unhand me, connard! Is that what you want, little man? To rise up? I see it in you. Ambition. You're just like me. Rose. Commandant Bonaparte. Any progress to report? Bonaparte? Only this. Co on tu robi? Co ma sens? Find me the door that this key unlocks, and I shall reward you beyond your wildest dreams. What is behind the door? Ja tu kurwa już nic nie rozumiem z tego. This is our petite trespasser. Who are you calling little? I'm nearly as tall as. You need to learn. Bit of diplomacy. Rose, I trust you'll show the boy to the surface. Of course, Commandant. Co tu kurwa jest grane? Nie. Najpierw pomagamy Bonaparte, a teraz wychodzi na to, że jest naszym wrogiem. What? No! Let me go! Te, nie róbcie mu krzywdy tylko. Aha, mamy ich teraz zgonić, jeśli mam rozumieć. You do it. He's only a child. I have children of my own. The ghosts of the kings. So much for the element of surprise. No dobra, walczymy. Zdychać tam. Dobra, zaraz ci pomożemy. Co mi tak przekręcasz kamerą? Chcę tu pozbierać. Proszę mi dać pozbierać. Pozbieram, wtedy możemy się dogadać. Dobra, ty tam masz tą jedną tarczę, a tą drugą. Dałoby się jakoś to ogarnąć? Kurde, widzę, że ta kamera mi nie da spokoju. Zaraz ci pomożemy. Kurde. Ale się ta kamera strasznie ugina. Ja nie wiem jak ja to... Aha, mam zmniejszyć odległość. No i połamam jeszcze wytrych z wrażenia. No ej, Arno! Dałem ci maksymalny już poziom do otwierania skrzynek. A ty jeszcze chcesz łamać z łaski swojej. Pewnie będzie sporo kapki. No i ładnie. Ja nie mogę. Nie mogę normalnie biegać. Kamera się nagle buguje. To strasznie. Dobra, zamknięte, czyli... A tu jeszcze można. Ja nie mogę. Jakie to jest pojebane. To muszę powiedzieć. Nie mogę sobie nawet oddalić się o 50 metrów. No jeszcze raz muszę ich zajebać. Aha. Zdychaj. Dobra. Stay back, monster! I'm not a ghost. Madame Margot sent me. Madame Margot? You are trying to confuse me. Intruder! Jeszcze was więcej. Żarty sobie robicie. Super, zaraz zabijemy tego przeciwnika, spokojnie. O, bojownik go wolność. Pięknie, jaka to masakracja. Chcę ci pomóc, kolego. Wow. Still confused. Quickly, we have to hide. No, zaufał mi już. O to mi do cholery chodziło, żebyś ty mi ciulu mały zaufał. Tylko co ty myślisz, że ci krzywdę zrobię? Dobra, teraz chcę wziąć to co moje. Ale chyba raczej nie będzie to takie proste, bo najpierw muszę temu dzieciakowi drzwi otworzyć. Okej, no dobrze. Jak tak nalegasz, to trzeba będzie ci te drzwi otworzyć. So fast. I'm looking for a manuscript. It was taken from a tomb under Saint-Denis. I have it. It's in my fortress. We can get there later. How did you do all that? You're the best fighter I've ever seen. I wouldn't go that far. Hey, no, czemu nie mogę sprintować? In Paris. Whoa. I practice behind our house. I don't really have anyone to train with. All the freedom fighters are in Paris, like you. What about your mother? Madame Margot? She's not my mother. My mother is Morisco. She had to go back to Spain. That's why she had to leave me at the orphanage. I bet my parents would come back. To ładnie synka potraktowała. For now, we're going to need weapons. Just leave that to the professionals. Where did you get that? I stole it from two raiders yesterday. Hid it here. This is a fine gun. Yes, I know. Oh, yeah. I know what I'm doing. Which is? Saving France! Now that you're here, it's gonna be a lot easier. No. Listen. What? We have to get that manuscript first. To protect it from the enemies of France. Oh! Alright! We need to get above ground. Kurde, dzieciak nam pomaga. Ładnie. Tego jeszcze nie było. Broń gilotynowa. O Jezu, ale będziemy ciskać zaraz tą bronią. O ja. Uhuhu. Idealne parowania. Dobra. To zaraz ogarniemy temat. Gilotyny. Wolny stąd. Nice work. Don't let it go. Dobra, walczymy, nie? Ała. Jeszcze jedno. Dobra. An easy victim. Ale zaraz wam szczerze taką bombę. Woohoo! Ale to na kurwia. I to ostro. Jezu, ale to jest dupne. W cholerę. Nieźle. Dobra, ciszej tam. No, to nie czekaj. No, oni chcą chyba ze mną walczyć, okej. O Jezu, ale go to bardzo musiało zaboleć. Chodźcie. Co tu się dzieje? O, przyszedł lider. Ale to musi boleć. To jak mocno. Ta broń jest naprawdę nieobliczalna w rękach takiego jeszcze asasyna. W sumie nie wiem, czy on jest już takim asasynem, jakim wyglądać. Chodź następny. Z takiej broni wylekać. Nie, ładnie. Dobra, coś jeszcze bo ominęliśmy, nie? Dobra, mamy unicornia znowu. Do ogarnięcia. A to damy radę chyba wejść na górę, nie? Uf. Aha, to musiałbym chyba inaczej na tą górę wejść. Jest jakaś droga zapewne tej bikorny. Jak to ogarnąć, żeby do niej trafić. O, te lagi bolą. A jak ja mam tam się dostać? No jestem tutaj. Aha, czyli w taki chyba sposób, nie? Że tutaj jest chyba zamknięte. Nie, no nie mogę nawet zbierać dobrze. Jakie gówno. Nie, już nie będę za tym łaził, nie, tylko odcinek marnuję. A, jeszcze raz muszę te parowania idealne zrobić, no super. Jeszcze raz walczyć z tymi idiotami. Nice work. Don't let it go to your head. Dobra. O, ładnie. To był ładny pocisk. gdzie jeszcze są? Zrobimy jeszcze te parowania. Parowania przerobimy i będziemy mieli dość wesoło. Tego nie zbiorę, w dupę z tym. Wow, you're better than all the stories. That's because the stories aren't true. This way out. I think. No, ja mam nadzieję, że ty tak myślisz. No one of importance inquiring after our activities. There are rumors around town that the Marquis de Sade is asking questions. I trust you. It's destitute. Co Napoleon knuje? Mnie się to nie podoba, ani trochę. Why do you employ such a man as Rose to find the temple? He cares nothing for us or our aims. If I was in your place, I would not pander. What does a rat want? Food, of course. Ah. You appeal to their self-interest, but you have miscalculated. Your people are dead. I know the human animal. What you fear, what you love. What the fuck? Is Rose a bad man? Undoubtedly. But I, Napoleon, can control him and turn him to what is best for France. The masses will gladly renounce their freedom if all can entertain the hope of rising to the top. The artifact inside the temple, I will bring them the illusion of hope, and I will lead us to glory. We have to stop him and save the people of France. Rescuing them only delays the inevitable. What's wrong with you? You're going to get yourself killed for nothing, little man. If you can't do it, then I can. Ah! Stop! Leon, come back here. Czekaj, where are you? To mały klucz. Stawia opór. Nie, Arno. O, to cwanie podchodzi do sytuacji. Dobra. Skoro tak, to w takim razie trzeba... Jakieś płyty trzeba aktywować. Gdzie one są? Chciałbym trochę wyjaśnić, bo... Chcę tą bikornę zdobyć. Bikorna jest... A, te szczury w ogóle gryzą? Czy mi się tylko tak wydaje? A dobra, widzę tu jeszcze skrzynię. Taką do odebrania. I pięknie. No i 10 kafli. Zaraz to zakończymy, mam nadzieję. Może jeszcze trochę posiedzimy w tej misji. Ale to było głupie, na maksa. Inaczej się nie dało. Może trzeba na tak ogarnąć, albo tak. To jak ja mam to teraz? Może... Jest... To jest głupie. można tam wyjść. Aha, rozumiem, trzeba będzie teraz napełnić. Dlatego mnie pewnie te szczury gryzły. No i nic. Jest tu jakiś sposób. Nie, to jest jedynie tylko ze skakiwania. Ja chcę się tam dostać. Więc to jest dla mnie za mało. No może tak. O! Właśnie, tak trzeba było to zrobić. Trochę skomplikowanie to wyglądało, ale jak się chciało, to się mogło zrobić nawet to. Teraz można też się pewnie tu dostać. No można, można. Teraz tą bikornę trzeba ogarnąć. Mam nadzieję, że to nam nie sprawi większych kłopotów. Jest nasza bikorna. Coś jeszcze ominąłem? Mamy tu skrzynię, czyli pewnie teraz w tą stronę idziemy, okej. Czyli jest wszystko pięknie. Okej, mamy już chyba z 40 minut nagrania, więc trochę już nagrywamy. No, najpierw chyba trzeba będzie przeładować. To the death. You're mine. I will win this fight still. I don't know what corpse. Oh. Gleba. Dobra. Aha, najpierw to ja chyba miałem jeszcze te płyty aktywować całe. Ale to za chwilę. To jeszcze moment. Tylko sobie otworzę tą skrzynię i zbierę kolejną bikornę. No i git. A na pewno nic nie ominąłem. Chociaż nie ominąłem tutaj te rzeczy, ale to się i tak już pozbiera poza nagrywaniem. Bikornę pewnie też, a nie chcę już się tym zajmować. Tak, wkraczamy na obszar śledztwa. O kurde, jeszcze wyżej można się dostać. Ale tu już raczej wspinaczka niemożliwa. No, gdzie są te nasze płyty? Podam nam się tu dostać? I co? Nie widzę tych płyt. Chociaż one są tutaj tylko. I tak nie wiem jak ja to mam zrobić dokładnie. Mamy dwie takie płyty. Czy one są po bokach? Czy co? Dziwne. Naprawdę. Tak dziwnie to jeszcze nie było. Ale jak ja mam je aktywować? No nie, no ja myślałem, że to już będzie koniec. Widzę więcej. Jest! Wszystko tłumaczy. No ładnie. A więc nam to bardzo pomaga. Odkrywanie tych szczurów. To dzięki temu mamy dostęp do tych płyt tektonicznych. A gdzie jest druga? Tam jedną żeśmy już odpalili. A gdzie druga? A, chyba się nie dowiemy za szybko. Więc trzeba będzie szukać. No dawaj. Żarty sobie stroicie. Może gdzieś z tej strony jest. Zawsze pozostaje taka opcja. Jeszcze wykorzystamy wzrok orła. No to może jeszcze bardziej pomóc. Ale nie widzę tej drugiej płyty. No jest tylko jedna. Jak do tej pory ją zobaczyłem, drugiej nie ma. To trzeba się namęczyć. A to wygląda. Może parkour tym razem. Może na górze to jest teraz. Tylko ja byłem ślepy. Nie wiem, sprawdzam, jak na górze jest teraz, to trzeba to wykorzystać. Coś czuję, że chyba odkrywamy trop, który może nam być niezbędnie potrzebny. Pięknie, Arno, no widzisz, umiesz myśleć. O! Ciekawe, co teraz się takiego odpaliło. Okej. Teraz możemy chyba spokojnie zejść. No, możesz nam odskoczyć? Nie, nie. Już. Koniecznie musimy tak to zrobić. Dobra. Ale ogarnęliśmy temat. Jak najlepiej się dało. Ło! To chyba nie tak miało być. Dobra, czyli mamy naszą już drogę na powierzchnię. W ten sposób mamy drogę do kamieniołomów odkrytą w pełni. Koniec misji. A jeszcze mam odszukać Leona. A ten, co nam uciekł, mały cwaniak. Zaraz dorwiemy. I zakończymy długi odcinek, który wam wyślę w całości. Nie będę tego dzielił na dwie części. Tylko ewentualnie co zrobię, to może powiecie nam jakieś momenty, nie wiem, lub nie, zobaczymy. Zobaczymy po prostu. A tam mamy naszą zarąbistą broń, taką pilotnową. To wygląda naprawdę zajebiście. Tu się kryje mały cwaniak, o no tu. Haha. Ty masz za papierek. Give me the manuscript. Why? It has nothing to do with anything, does it? I'm leaving the country. That's my way out. Oddaj. What of the future? A free France where we all take care of each other. Why don't you grow up? Forget France. You're on your own. Dawaj to. Mądry chłopaczek. W szkole będziesz jeszcze zdolniejszy. Durnia! A mam ci wbić ostrze? You can't save them. They're never coming back. Bardzo w chuj. Dorwę gościa. You are just like them. A mam cię zabić? Za takie gadulstwo? No, synek naprawdę nadgorliwy. Dobra, ale kończymy już odcinek. Za długi już jest. Uważam, że go powinienem lekko skrócić. Ale nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Ty się tam zamknij. Trzymajcie się, na razie i jedność!